Hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Replay. Dzisiaj gramy w nową grę, którą ogrywamy na naszym streamie na Twitchu, czyli Hardspace Shipbreaker. Generalnie polega to na tym, że rozbieramy statki kosmiczne na części pierwsze. Jesteśmy takimi kosmicznymi złomiarzami. Obowiązuje nas kontrakt na poszczególne części, które musimy wydobyć. Natomiast cała reszta jest już w naszej tutaj, w naszych rękach. Także możemy rozebrać statek zupełnie do zera. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, serdecznie zapraszam was na ten odcinek. Przypominam również o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, tak żeby rozwijał się ten kanał. Tak jak to do tej pory się dzieje. Także skakujemy do odcinka. Nie, jesteśmy pracownikiem korporacji, który walczy z tym, żeby spłacić dług. Jak widzicie, mamy 5 milionów długu. Ja w tym trybie kariery, który już tutaj rozpocząłem. Nie, przepraszam. Długu mamy prawie miliard. 996 milionów. Także no jest dużo. Zacznijmy w takim razie zmianę. Zobaczmy w katalog, jakie statki mamy do rozbiórki. One bardzo często wyglądają podobnie. Natomiast może być tak, że przechowują różne rzeczy. Shipgrade. Jeszcze pod QR możemy sobie zmieniać poziom statku. Jak widzicie, jest 6 poziomów statków. My jesteśmy dopiero na drugim. Także jeszcze dużo przed nami. Ładujemy się do... No tak naprawdę w przestrzeń kosmiczną. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Dobra. I tak wygląda nasze tutaj działanie. Możemy się obracać, to też jest ciekawe, możemy się obracać w ten sposób, możemy się kręcić w kółko. Wystarczy, że nadamy sobie delikatnie prędkość i my będziemy w tym kierunku podążać, jak widzicie. Także nie ma czegoś takiego, że się po prostu zatrzymujemy sami z siebie. I teraz tutaj możemy sobie kupić jakieś tam rzeczy typu uzupełnienie tlenów w skafandrze, tethers, to co widzicie tutaj na górze po prawej, po lewej, przepraszam, to są takie liny, którymi możemy przyciągać wiele rzeczy bez tak naprawdę poruszania się. Wow, mamy trochę zadań, dobra, mamy trochę zadań do zrobienia, mamy 15 minut na niego. Czyli w sumie nie mało, ale też no, zadań jest sporo. Teraz tak, co tutaj musimy wziąć? Dobra, odetnijmy to na razie. Odetnijmy to. I co to jest? Tytanium. Dobra, tytan. Bardzo dobrze. Do góry nogami trochę można stracić tutaj, wiecie, nie tak w dół, hej. No dobra, wciągnęło, nice. Dobra, no i słuchajcie, wbijamy, nie wiem czy tędy się raczej nie da, wbijamy po prostu przez śluzę jak człowiek kulturalnie. A z tym trzeba będzie pomyśleć, jak to odblokować, żeby to wyciąć. Airlock pressure levels dropping. Tu mamy skaner, nie przypomniałem sobie o nim teraz. No i mamy mniej więcej, jakie rzeczy są w środku, czy jest coś niebezpiecznego, jakie jest ciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Wyrównajmy ciśnienie. Teraz tak. Jesteśmy w środku. Wow, wow, wow. No jest tu niebezpiecznie. Trzeba przyznać. Trzeba uważać na te elementy. Dobra, nic. Otwierajmy to. Uuu.
Dobra, nic nie wybuchło. Chyba żyjemy. To jak się stąd wydostać teraz? Dobra, zaczynamy cięcie w takim razie. Wytnijmy górę. Myślę, że górą będzie najłatwiej to... Górą będzie najłatwiej to wyjąć. I tutaj. Dobra, w górę. Hop, hop, hop. No, trzeba mieć też orientację tutaj w terenie trochę, trzeba przyznać. Dobra, to tutaj. Czy tutaj coś jest? Tu nie ma nic. To pyk. Niech leci. A my w tej chwili wyjmujemy te... te zbiorniki. Jejku, jak to przyciąga gwałtownie. Powiem wam. O! Wpadło, dobra. Jeszcze bałem, że się zniszczy. Dobra, słuchajcie, te komputery są gdzieś tutaj chyba. Gdzieś tutaj były. Wow, ale tu jest syfu teraz. Muszę to wszystko stąd wyciągnąć. O, płonie! Czemu płonie wszystko? Cóż to jest? Spłonęła jakaś paczka, nie wiadomo czemu. Dobra, wyciągam to wszystko po kolei. Dobra, bierzemy go. Bang. I komputer zaliczony. Dobrze, teraz zobaczmy, czy coś tu jeszcze jest. Soft crate, weźmy ją sobie stąd. Power cell i thruster. Thruster będzie tutaj. Bo thruster to jest silnik główny. Więc co? Wycinamy tutaj. Przegrzało się. Co to jest? Emergency override to manually extract the thruster without utility key. Warning, may rupture the fuel line. Okej. Okay. Czyli najpierw chyba jednak bym wolał wyjąć zbiorniki paliwa. Zanim przystąpię do wystrzelenia silnika do tyłu. A tu jest coś ciekawego. Co to jest? O, tego się nie da, patrzcie, usunąć. Za słaby mam chyba ten palnik. Co to jest? Reaktor tu jest. Ulala. Dobra, weźmy to, usuńmy. To jeszcze reaktor wydobędziemy. Reaktor jest drogi na pewno. I tak, reaktor wyjmujemy. Bardzo delikatnie. Trzeba pamiętać o tym. Dobra, chyba się udało, bez większych obrażeń. Niestety... A, patrzcie, wybuchło to. To mnie nieco martwi. Ale dobra, jak już odczepiliśmy ten silnik w ten sposób, to chyba nie będzie problemu. Czy mi się wydaje? Płonie wszystko! Wow, co ja mam zrobić? Wszystko płonie.